Jestem mordercą, ale już nie mogą mnie skazać. Takie słowa wypowiedział Harold Logans 20 lat po wyroku uniewinniającym. Czy aby na pewno był bezpieczny? Zapraszam do wysłuchania wstrząsającej sprawy kryminalnej z Anglii. W roku 1943 w Anglii trwała wojna. Słychać było naloty samolotów, bombardowania i krzyki ludzi. Z nocy z 28 na 29 listopada w mieście portowym Portsmouth została napadnięta 63-letnia wdowa Rosa Robinson, właścicielka popularnego baru, zajmująca się nim osobiście. Kobieta była znana i lubiana. Razem z mężem w 1927 roku przejęli bar w samym centrum handlowej dzielnicy miasta, który razem prowadzili. Jakiś czas później jej mąż zmarł, a kobieta zdecydowała się dalej prowadzić interes. Najmłodszy syn kobiety pracował w pobliżu jako fryzjer. Jako młody mężczyzna, mający zaledwie około 20 lat, poślubił inną młodą fryzjerkę. Bar opisywany był jako zwykła piwiarnia, która przyciągała marynarzy, lotników i miejscową ludność robotniczą. Prowadzenie baru jako samotna kobieta było trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy miasteczko stało się priorytetowym celem niemieckich sił powietrznych podczas II wojny światowej. Teren wokół baru został poważnie uszkodzony w wyniku nalotów trwających od 1940 roku. Pewnego razu hitlerowcy mieli zrzucić ponad 1000 ton bomb w ciągu jednej nocy, niszcząc ponad 80 tysięcy domów w okolicy. Syn Rosy razem ze swoją żoną próbowali przekonać kobietę, aby przeszła na emeryturę i usunęła się z linii ognia. Mieszkała sama na pierwszym piętrze nad barem. Lecz ona nie chciała tego słuchać. Nie wiedziałaby, co ze sobą zrobić, lubiła pracować. Ta decyzja kosztowała ją życie. Miała opinię zamożnej osoby, co najprawdopodobniej było właśnie przyczyną napadu. Rankiem 29 listopada pomoc domowa kobiety znalazła ją martwą w sypialni. Pani Robinson została uduszona. Miejsce zbrodni wskazywało na ślady walki. Znaleziono stłuczone lustro, poprzewracane meble, rozrzuconą pościel, a także ściągnięte z łóżka prześcieradło. Z kasetki zniknęło 400 funtów w gotówce i kilka innych wartościowych rzeczy. Na podłodze znaleziono guzik pochodzący najprawdopodobniej z rękawa męskiej marynarki. Zwrócono również uwagę na jeden pewny makabryczny szczegół, który, jak się wydawało, mógł ułatwić śledztwo. Mianowicie odcisk prawej ręki mordercy na szyi ofiary wskazywał na to, że był on człowiekiem fizycznie słabszym. Musiał więc długo pastwić się nad napadniętą kobietą, zanim ta straciła przytomność. Wszczęto śledztwo. W pierwszej kolejności postanowiono zająć się klientami baru, szczególnie tymi młodszymi. Zwrócono uwagę również na miejscowych młodocianych chuliganów. Brano również pod uwagę możliwość, że ta zbrodnia została dokonana przez kobietę, która podrzuciła męski guzik dla zmylenia tropów. Jednakże wszystkie te przypuszczenia prowadziły donikąd. Nie było widać żadnych rezultatów i postępów w śledztwie. Do czasu. Kilka tygodni później, 21 grudnia w Londynie, w końcu nastąpił przełom. Tego właśnie dnia dwóch agentów ze Scotland Yardu zatrzymało niejakiego Harolda Logansa. Mężczyzna został zatrzymany w chwili, w której starał się sprzedać na ulicy skradzione buty. Agenci zaprowadzili go na posterunek. To właśnie tam nastąpił pierwszy zwrot akcji. Mężczyzna ledwo usiadł na krześle i już zaczął mówić. Nie zdążono nawet zadać mu jakiegokolwiek pytania, gdy sam oświadczył, że nie jest pospolitym złodziejem, a na sumieniu ma znacznie poważniejsze sprawki. Powiedział, że od dawna popełniał przestępstwa, a później następne i jeszcze kolejne, aby zapomnieć o poprzednich. Był jak rozpędzona machina, nie do zatrzymania. Stwierdził, że cokolwiek by jednak nie zrobił, to nie zdoła wymazać z pamięci tego, do czego dopuścił się w Portsmouth. Zapytał agentów, czy wiedzą, o czym mówi.
po czym dodał: To ja udusiłem staruszkę z baru. Dla pieniędzy. Śledczy nie dowierzali w to, co usłyszeli. Nakazali mu złożyć te zeznania na piśmie. Podejrzany bez problemu i żadnych oporów złożył zeznania jeszcze raz i podpisał je bez wahania. Kiedy został przewieziony do Portsmouth, entuzjastycznie i bez żadnego skrępowania powtórzył swoje oświadczenie. To jednak o niczym nie przesądzało. Po pierwsze, prawo w Anglii nakazywało, by organy sprawiedliwości udowodniły mordercy winę, a nie na odwrót. A ponadto Harold nie przedstawił żadnych dowodów, więc jego wyznanie było wyłącznie dokumentem, który sam w sobie niewiele znaczył. Po drugie, lekarze i prawnicy dobrze wiedzieli, że niekiedy niewinne osoby oskarżają się o zbrodnie z przyczyn psychopatycznych. Co prawda podejrzany na takiego nie wyglądał, ale z drugiej strony faktycznie był zawodowym przestępcą. W roku 1943 Logans miał 46 lat. Był złodziejem, jak twierdził, z powołania. Zresztą to był jego fach, którym na co dzień się zajmował. Nie miał jednak do tego talentu i szczęścia. Jego życie składało się z ciągłych kradzieży i odsiadywania kar. Był zagorzałym recydywistą, doskonale znanym w sądach i więzieniach. Nie wyobrażał sobie innego życia. By całkowicie zatracić się w swoim powołaniu, porzucił nawet swoją żonę. Był dumny ze znajomości, jakie pozyskiwał w więzieniach. Między innymi ze sławnymi włamywaczami czy szpiegami. Ubolewał też nad tym, że podczas wojny prasa nie poświęcała dosyć uwagi wyczynom kryminalistów. W marcu 1944 roku w Winchester rozpoczął się w sądzie proces Harolda Logansa o morderstwo dokonane na Rosie Robinson. To właśnie wtedy nastąpił kolejny sensacyjny zwrot akcji. Oskarżony stwierdził przed sądem, że jest niewinny. Odwołał wszystkie swoje zeznania złożone podczas przesłuchań, twierdząc, że zostały one na nim wymuszone. Ponadto przedstawił żelazne alibi i powołał na świadka obrony specjalistę będącego autorytetem w rzeczoznawstwie medycyny sądowej, doktora Bernarda Spilsbury. Tym samym oskarżenie podtrzymywane przez wybitnego prokuratora, Davida Caswella, mocno się zachwiało. Prokurator zyskał sławę między innymi, gdy w 1913 roku oskarżył właścicieli Titanica i zapewnił odszkodowania krewnym niektórych zmarłych. Kiedy po raz pierwszy poproszono go o ściganie Logansa za morderstwo, uznał, że otrzymał najłatwiejszą sprawę w roku. Nie zdawał sobie wówczas sprawy, jak bardzo się mylił. Zadziało się tak dlatego, że nie licząc poprzednich zeznań Harolda, jedyną rzeczową poszlaką przeciwko niemu była marynarka z poodprówanymi wszystkimi guzikami, jaką znaleziono w jego mieszkaniu. Guzików nie znaleziono, więc nie można ich było porównać z guzikiem znalezionym na miejscu zbrodni. Ta poszlaka stała się już praktycznie w ogóle nic nieznacząca, gdy na procesie ujawniono nowe fakty. Rzekomo tej krytycznej nocy trzy kobiety miały widzieć oskarżonego w podziemiach metra londyńskiego, służącego w tamtym czasie za schron przeciwbombowy. Dokładniej rzecz ujmując, było to na stacji przy Warren Street. Wprawdzie żadna z tych kobiet nie znała Harolda osobiście, ale wszystkie trzy rozpoznały w nim człowieka, który owej nocy schronił się razem z nimi na wspomnianej stacji. Co istotne, odległość między stacją a miejscem przestępstwa wynosiła 120 km. Oskarżony na sali sądowej stwierdził, że nie mógł kogoś zabić w Portsmouth, będąc jednocześnie w Londynie. Powołany przez oskarżonego rzeczoznawca Bernard Spilsbury oznajmił ze spokojem i pewnością w głosie, że człowiek siedzący na ławie oskarżonych nie mógł udusić pani Robinson z bardzo prostego powodu. Mianowicie, jego prawa ręka była poważnie uszkodzona i niezdatna do takiego wysiłku. Logans rzeczywiście w wieku 14 lat uległ wypadkowi. Jego prawa ręka zaplątała się w maszynę i została tak zmasakrowana, że pozostał mu tylko kciuk. Inne palce zaś straciły swoje zakończenia. Został on więc uznany za niepełnosprawnego. Przedstawione przez oskarżonego alibi i stwierdzenia powołanego specjalisty zbiły z tropu przysięgłych.
Nie byli oni w stanie ogłosić ostatecznego wyniku. Przeniesiono więc proces do Głównego Sądu Kryminalnego w Londynie. Można więc rzec, że w Winchester Herald odniósł półzwycięstwo, natomiast w Londynie odniósł sukces. Rozprawa była praktycznie taka sama jak poprzednio. Prokurator nie zdołał podważyć orzeczenia biegłego lekarza ani alibi oskarżonego, więc przysięgli i jednogłośnie uznali Herolda Logansa za niewinnego. Mężczyzna wyszedł wolny. Mijały lata. Przenieśmy się zatem do roku 1960. Można byłoby zapytać, gdzie znajdował się wówczas Logans. Odpowiedź była prosta. Przebywał w więzieniu, czyli tam, gdzie przebywał znaczną część swojego życia, za przeróżne występki. Zresztą przez te 16 lat, które minęły od rozprawy za morderstwo, przebywał na wolności tylko krótkimi okresami. Kilka tygodni po tym procesie z powrotem był za kratkami za napad rabunkowy dokonany na staruszce. We wspomnianym już 1960 roku był w trakcie odsiadywania wyroku 10 lat więzienia. To właśnie podczas jego pobytu w więzieniu nastąpił kolejny niezwykły zwrot akcji. 18 grudnia 1960 roku dozorca więzienny pokazał Heraldowi najnowszy numer niedzielnego pisma The People, w którym figurował artykuł o morderstwie wdowy z Portsmouth. Tytuł artykułu brzmiał Zbrodnia doskonała. Jego autor przytoczył przykład tego morderstwa, w którym morderca był oczywisty, a sprawiedliwość była bezsilna. Dozorca od razu doradził osadzonemu, aby złożył skargę o zniesławienie. Twierdził, że wygra na pewno, ponieważ nikt nie miał prawa nazywać go mordercą, skoro wyrokiem sądu został uniewinniony. Ponadto zostanie mu przyznane odszkodowanie za straty moralne, mogące sięgać tysięcy funtów. Ciekawostką był fakt, iż autorem tegoż artykułu był David Caswell. Ten sam, który pełnił funkcję prokuratora oskarżającego Herolda w obu procesach w roku 1944. Cała ta sytuacja była więc wyjątkowa. Skazany posłuchał rady dozorcy więziennego. Znany i ceniony prokurator nagle został osobą pociągniętą do odpowiedzialności karnej wraz z wydawcą i redaktorem popularnej gazety. Oskarżenie wniósł zawodowy przestępca odsiadujący ówcześnie karę w więzieniu. Proces odbył się w czerwcu w londyńskim Wysokim Sądzie Sprawiedliwości. Jego przebieg był bardzo dramatyczny i sensacyjny. Był uznany za niezwykle pasjonujący pojedynek prawny. Herolda Logansa przywożono codziennie z więzienia na rozprawę. Mężczyzna był chory na raka w zaawansowanym stadium choroby, lecz mimo to w sądzie atakował niczym przyczajony tygrys. Był pewny zwycięstwa i ta pewność dodawała mu odwagi. Jednak zarówno on sam, jak również jego adwokaci nie docenili przeciwnika. Caswell nie poprzestał na obronie. W pewnym momencie przystąpił do kontrataku i przyjął taktykę ofensywną. Mimo że cały proces dotyczył czegoś innego, to udało mu się tak odwrócić sytuację, że wszczął jeszcze raz proces Logansa. Zwrócił uwagę na to, że jeśli Logans jednak zamordował, to on nie jest winien zniesławienia. Tym oto sposobem rozprawa zboczyła w kierunku roztrząsania nie winy Caswella, tylko winy Logansa sprzed 18 lat. Raz jeszcze postanowiono rozpatrzyć wszystkie argumenty. Te trzy kobiety, które dały alibi Heraldowi, twierdząc, że rzekomo go widziały, nie mogły go widzieć wtedy przez całą noc. Ponadto rzeczoznawca medyczny, Spelsbury, już nie żył, więc powołano trzech innych rzeczoznawców. Dwaj z nich było zdania, że Logans, ze względu na swoją niepełnosprawność, nie mógł udusić pani Robinson. Ale trzeci biegły, profesor Kit Simpson, przypomniał, że pani Robinson była stara, miała słabe serce i być może wcale nie trzeba było użyć tak wielkiej siły. Wszystko to razem wzięte wzbudziło niemałą sensację. Dnia 13 lutego 1961 roku przysięgli udali się na naradę. Kiedy wrócili, zadano im pytanie, czy teza umieszczona w artykule w gazecie The People, że Harold Logans
był mordercą Rosy Robinson. Jest prawdziwa. Publiczność obecna na sali sądowej zamarła w oczekiwaniu na odpowiedź. Zdarzyło się bowiem po raz pierwszy w dziejach jurysdykcji angielskiej, iż poddano pod dyskusję rzecz już raz osądzoną. Przewodniczący ławy przysięgłych odpowiedział tylko jedno słowo krótko i głośno. Tak. Tym oto sposobem cała sytuacja stanęła na głowie. Skarżący, Harold Logans, został uznany winnym i to nie czegoś innego, lecz morderstwa. Zapewne w innym miejscu musiałby teraz za ten czyn odpowiedzieć, ale nie w ówczesnej Anglii. Tam nie można było pociągnąć do odpowiedzialności człowieka, który już raz został w tej sprawie przez sąd uniewinniony. Nieważne, jakie ustalono by nowe okoliczności, albo jakie nowe fakty i dowody wyszłyby na jaw. Mogłoby się wydawać, że ta historia dobiegła końca, lecz nic bardziej mylnego. Harold wrócił do więzienia, bo przecież odsiadywał wyrok za inne zupełnie przestępstwo. Jakiś czas później został zwolniony. Ze strony sprawiedliwości nic mu nie groziło, co chodzi o sprawę tamtego morderstwa, więc mógł czuć się bezpiecznie i nie martwić się. Niedługo po wyjściu z więzienia zawitał do redakcji The People i oświadczył, że niewiele już mu zostało życia i chciałby umrzeć z czystym sumieniem. Stwierdził, że powie prawdę. Wyznał, że tamtej nocy, 20 lat temu, nie miał pieniędzy. Przypomniał sobie o pewnej bogatej pani Robinson. Był na stacji metra przy Warren Street. Jednak w pewnym momencie wyszedł niepostrzeżenie. Wziął z ulicy pierwszy lepszy samochód, jaki się pojawił, i udał się do Portsmouth. Następnie wkradł się do mieszkania pani Robinson. Nie chciał jej zabijać, ale kobieta obudziła się. Zaczęła krzyczeć i wydzierać mu pieniądze, które zabrał jej z kasetki. Wtedy spanikował. Ścisnął ją za szyję, a ona ucichła. Następnie wyszedł z mieszkania, wsiadł do samochodu, wrócił do Londynu i zszedł do tej samej stacji metra, na której wcześniej był widziany. Nikt nie zauważył, że wychodził. Ludzie, którzy byli tam obecni, sądzili, że spędził tam całą noc. Po złożeniu tego oświadczenia Harold opuścił redakcję i udał się do schroniska dla bezdomnych, gdzie w tamtym czasie przebywał. Gazeta The People przekazała mu 5 funtów honorarium za udzielone oświadczenie. Ciekawostką jest też to, że Harold spędził w więzieniu około 50 lat swojego życia, mając na koncie dziesiątki wyroków skazujących. Nieuleczalnie chory mężczyzna swoje ostatnie dni przebywał w schronisku. Zmarł kilka lat później, w 1965 roku, w wieku 69 lat. Po jego złożonym oświadczeniu nasuwały się pewne pytania i jednocześnie wątpliwości, czy aby tym razem powiedział już całkowitą prawdę. Podawał on różne szczegóły, lecz trudno je było zweryfikować po tylu latach. Wydawać by się mogło, że takiej absolutnej pewności w tej sprawie nigdy chyba nie będzie. Cała Anglia była zdumiona niezwykłością wypadków w tej jakże głośnej aferze. Dziękuję Ci za odwiedziny. Jeśli masz ochotę na więcej, to zostań ze mną na dłużej. Będzie mi bardzo miło. A jeśli chcesz, to daj znać w komentarzu, co myślisz o tej sprawie. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. I do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam ciepło. Cześć!